Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy Marcineczko na moim kanale. Dzisiaj zagramy w pewną rosyjską grę, którą znalazłem w sklepie Google Play. W sklepie Play, przepraszam. Na samym starcie kupiłem sobie jeszcze nowe auto. Muszę to wydać wódkę, typowo rosyjskie. Właśnie tutaj. I to auto nie jest akurat początkujące. Ja mam pokazać, które jest początkujące. Ma też mi się blokowałem Kamaza. Pokażę wam, patrzcie. Patrzcie, tu, to jest początkowe auto. To jest drugie, trzecie, czwarte, piąte. Ja mam właśnie... O, Niwę sobie zdobyłem. Ja no zaraz zresztą pokażę, pokażę właśnie. Dobra, naprawimy. 200 rubli. Rosyjski. Te dźwięki. O, tutaj miałam podjechać, żeby wam pokazać. To się zjadłem do tej ciężarówki. Tutaj widzicie, widzowie, ja mam tą Niwę. Wylosowałem ze spina w reklamy, nie? No i się udało ze spina w reklamy, oczywiście. Muszę was... Dobra. Tutaj widać mamy baby. Możemy od nich sobie coś kupić. Dobra. Dobra, no to... Przejdźmy do ciężarówki. Oto jest Kama 3. Kamaz, czytamy. Pisane jest Kama 3, bo to po rosyjsku oryginalny. Jeśli Kama 3. No normalnie to się Kamaz. 43101. Możesz coś tutaj sobie otworzyć. Więc oczywiście... Przejdźmy do Kamaza. I może pojedźmy sobie Kamazem. Poszukajmy. Czekaj, coś tu się stało. Co się dzieje? Ej, co jest? Co się zepsuło? Ja nie mogę Kamazem ruszyć. Dobrze widzę, że Kamazem nie pojeździmy dzisiaj. Dobra. Przejedźmy się tutaj po oczywiście po całej mapce. Nie zwracajcie na to uwagi, bo to czym indziej, bo to reklam nie będzie. O, właśnie. Ale też tutaj właśnie możemy pracować za taki eks. Możemy właśnie tutaj, o proszę. Możemy też snowmobile, ale nie musimy, nie mamy internetu, żeby nim pojeździć. Musimy mieć internet. To nie jest ten, żadny multiplayer. Tutaj jest wuja. Wuja, z którym klikniemy sobie na niego łapką, to patrzcie. Mamy razy 2 expo na przykład, załóżmy. Potem mamy razy 3, potem razy 5. Wiem, może teraz się przejedziemy tutaj. Musi taka eksploracja bardziej. Ja tam tylko zakowałem Kamaza. Popracowałem, nie, nigdzie więcej nie jeździłem, tylko na tej wiosce właśnie robiłem. O, tutaj coś jeszcze, to potrzebujemy pewnie Kamaza, wiem o tym. Need Kamaz. Potrzebujesz Kamaza. Spróbujmy może jeszcze raz go odpalić. Może się nie odpalić, tylko coś do niego. Jak nie będzie pojeździć, to trudno, no. Dobra. O tak, w ogóle mam już tutaj jeden bombek. Malinówka, jak się nazywa. Patrzcie, mamy knury, oczywiście. Mamy ziemniaki. Patrzcie. Możemy rzucić te knury ziemniakami. Mogę podnieść kurę, a mogę w tym bab... Nie, no śmiać się ta gra podoba, nie? Mamy wódeczkę. Napijmy się wódeczkę. I pum. Wuja. Proszę bardzo, coś mi pijanie się damy do samochodu. To w Rosji to jest najczęściej zrobione. Jedźmy sobie do Kamaza. My jedźmy na losowanko. Spin. Okej. Proszę, proszę, ruble. No i jeszcze więcej rubli, no. Dobra, ja tu zajadę tym parparem.
Bo tutaj się otwiera bagażnik, to mi się też właśnie podoba. Ajajaj! Zaraz nie mogę jeździć tym kamazem, no. A co ta baba? Ta baba ma ryby. Nikiforowna. A to? Werosinia. Przypomnie Weronika. Widzicie, to Rosja podobne do polskich imion. Na przykład, jak jest Władimir, to Władysław, właśnie. Co tam coś było? Później do tego przyjdziemy. Tak może tylko eksploracja. Dobra. No może pojedziemy sobie tam. Kurde. No to leci. Teraz się wydaje postaram, żeby z tymi miniaturkami, żeby było. Bo miniaturki to jest podstawowa rzecz. O! Nie zauważyłem tego. Tutaj proszę bardzo. Na peronie jakaś pani sobie tutaj stoi. Czy mogę ja w sumie też? Czekajcie. Zadzę tym parparem. Baba szura. Kasa. I patrzcie, będzie właśnie pociąg jechał. I teraz zobaczymy, co się stanie, jak się ten. Nie, do tyłu. Wyjdziemy, zobaczymy, co się stanie. O cholera. Jedzie. O nie. Nie! Bo tego tutaj nie był dobry pomysł jednak. Ale patrzcie, dzięki temu. O! Widzicie? Ja to mam pomysł. Dobra, pojedźmy sobie teraz tutaj. Ja mam 9%, to dobrze jest. I gaz! Wdechy. To w ogóle nie jedzie nawet za szybko, no. To jest tradycja wódka. Pamiętajcie, widzowie. Wódka to tradycja w Rosji. O, ty też coś... Ej, czy mogę to... Nie mogę. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Praskowia. Praskowia. Proszę. O, pan mi tutaj widać. Proszę bardzo, wracamy. Ale krowy w takim czymś, że te krowy mogą spłoszyć się i uciec. No dobra. Niech będzie. Więc. Marsowo się jeszcze przeciekasz do... Chyba to są chyba trzy szybowki. Filmiki się kiedyś oglądałem takie. Tak jak kiedyś właśnie w nim gramy, to chyba 2020? Jak pamiętam. 2021 chyba. Chyba coś takiego, jak w nim gram. No w ogóle nie wiedziałam, o co w tym chodzi. O skurwesyn. Co to się stało z kierownicą? No panie! Musimy to naprawić. O skurwesyn, to dalej jest takie same. Więc musimy na pewno ten. Patrzcie. I tylko... Kurde, nie mogę. Patrzcie. Wysiadło mi przez przypadek. Klikło mi się. Kurde! Shit! Ten parper se tam stanął, no. No to widać, no. Po prostu, no chyba kamaz spalinili, czy chyba kamaz ciężko chodzi, kamazarz. No człowiek, ciężka ta gra. Spróbujemy teraz. Nie, no to trzeba kombinować, no. Tak, a ci widzowie, jestem tylko sobie do resetorki gierkę i zaraz do was wracam. Cięcie! Witam znowu. Zaczynamy sobie od nowa. Dobra. Tu zajadę tym parparem. I może jeszcze zrobię, się zamknę bramę. A teraz powiemy, bo jedziemy sobie do kamazika. I teraz pojedziemy do tego traktora.
Ach, jak to cofanie jest, no. No. Kamaziak, proszę cię, no. Nie. Jeszcze raz. No nie. No. O, panie! Panie! No panie kamerman, to też już to muszę mieć, no. Z Belarus czy MTZ? Znaczy to... A. Ja pierdzielę, Belarus! Posłuchajcie. Ja będę cicho na chwilę, posłuchajcie. Jakiś pijak. No, wnętrze nie można wejść. Bo drzwi zabarykodowane. Czemu na przykład tego przesunąć, patrzcie, nie możemy? Albo na przykład tego koła, na przykład załóżmy wziąć. Musimy jakąś wiertarkę. Wziąć to koło. Nie byłoby. Wziąć koło, tutaj na przykład zmontować. Tutaj. Odbarykadować i zamontować koło. No to by było właśnie git. Nie, no ja zrobię miniaturkę do tego. Czekajcie. No jakby może stanąć. W sumie niech będzie tak. No, czekajcie. Robię miniaturkę. Dobra, miniaturka zrobiona. A musieliśmy jeszcze do tego. Zostało nawet maski. Czekajcie. Właśnie sobie nie pokazał jakiegoś kurczaka. I patrzcie. I pół. Chłopie, żyjesz! Czekaj. Jezus Maria, to? No, ma trudno. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję bardzo, że ze mną byliście do tego momentu. Nie, ja was nie zmuszam. Jeżeli byście chcieli, możecie zostawić łapkę i suba. No polecam, żeby zostawić właśnie łapkę i suba. No to się z wami żegnam. Na razie, cześć.